Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem będzie to film, w którym pokażę Wam coś, o co na Instagramie dostaję non-stop multum pytań. I to jest ten sweter i pomyślałam sobie, że ten sweter jest bardzo dobrym pretekstem i pomysłem na film. Dlatego, że chcę Wam pokazać, jak jeden sweter możecie wykorzystać w totalnie różnych stylizacjach. Tak, ponieważ ja go noszę i do jeansów, i do dresów, naprawdę, i do krótkich spodenek, i do spódnicy. I naprawdę to może być ciekawy właśnie pomysł na to, żeby znaleźć sobie jeden taki sweter, albo żeby próbować, kombinować, wykorzystywać jedną część garderoby na milion różnych sposobów. Ja generalnie nie będę Wam kłamać, ja nie jestem stylistką, ale myślę, że wiele z Was, tego co widzę na Instagramie, jakoś tam uważa, że mam całkiem nie najgłupszy styl, chociaż ja wcale tak nie uważam, naprawdę, bez żadnej kokieterii. No ale może to jest dobry pretekst, żeby właśnie ten sweter wykorzystać. Ja ten sweter kupiłam niedawno w outlecie w Fashion House w Gdańsku. No teraz to się nazywa Designer Outlet Gdańsk, ale rzeczywiście on mi się bardzo sprawdza. W filmie pokażę Wam też buty tej marki, polskiej marki, wspierajmy polskich producentów, polskiej marki Marco Shoes. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Wiem, że na Instagramie zrobiły furorę i bardzo się Wam spodobało, więc pomyślałam sobie, że połączymy jedno z drugim. I że zobaczycie sobie i buty na wideo, no i właśnie sweter, jak można go oswoić i wykorzystać w różnych możliwych konfiguracjach. I teraz zobaczcie pierwszą stylówkę, tak zwaną, która to jest taka bardziej kowbojska. Ja bardzo często lubię się tak ubierać po prostu, bo mi się ten styl podoba. Zwłaszcza, że podobają mi się bardzo kolory, wiecie, takie niebieskie shorty, beże, brązy, kamelowe, takie kolory właśnie jak te kowbojki, które mam na nogach. Pokażę Wam jeszcze jaśniejsze, bo też je mam. Także tak to by wyglądało. No mi się to bardzo widzi. O, zobaczcie, czyż te buty nie są petardą po prostu. Bardzo mi się te podobają. I ja, wiecie co, jeśli chodzi o te kowbojki, to wzięłam sobie numer 39, ponieważ 40 miałam wrażenie, że są ciut za duże. I rzeczywiście tak jest. A mój rozmiar buta to jest klasyczne 39, albo małe 40, tak, także tak to wygląda. Myślę, że co nieco widzicie, nie? A jeśli chodzi o shorty, na pewno będą pytania odnośnie tych shortów, bo zawsze są. To są, słuchajcie, starocie. Starocie z C&A, naprawdę bardzo stare shorty, ale lubię je, bo są, wiecie, takie zawsze luźne. Pokażę Wam te jasne jeszcze, dobra? Buty, jak one wyglądają. Myślę, że wielu z Was prawdopodobnie spodobają się te jaśniejsze bardziej. Dajcie znać, czy jasne, czy ciemne Wam się bardziej podobają. Jak wyglądają te kowbojki? No według mnie petarda, naprawdę. Znaczy ja lubię takie buty po prostu, wiecie, i też są wygodne, fajne. Mi się strasznie podoba ten rudy kolor, szczerze mówiąc, jak zamawiałam je ze strony, to powiem Wam, że trochę się bałam, że to będzie taki, wiecie, wściekły, pomarańczowy kolor, nie? A to jest taki zgaszony kamel. Fajna sprawa. Zobaczcie, kolejna stylówka to ten sweterek i zwykłe takie jasne cygaretki. I do tego sobie dobrałam te buty z Marco takie w takim beżowym kolorze. Jest trochę inny niż ten sweter, ale no nie widzę sensu, aby był, wiecie, taki sam. Jeżeli chodzi o te buty, to jest dla mnie w ogóle hit, ponieważ one wyglądają trochę na babcie. Ja Wam to już też na Instagramie mówiłam. Natomiast bardzo mi się ta babcia podoba, dlatego że one mają wysokość obcasa, który jest idealny do tego, żeby się noga nie zmęczyła, a dobrze wyglądała. To jest kolejna stylówka, moja propozycja. Dość dziwna, ponieważ ta spódnica sama w sobie jest dziwna. Możecie nosić ją, wiecie, tak z tym sweterkiem wyciągniętym, ewentualnie trochę wsadzonym z czymś takim, ale to, co mi się tutaj podoba właśnie, to są te buty. Powiem Wam, że białe buty to jest według mnie hicior, po prostu hit hitów. Te buty są takie trochę jak taki old school, wiecie, taka abba, ale tak mi się podobają. Ta spódnica tak mocno dosyć poszerza, ale jest też taka ciekawa przez to, nie? Bo ona, zobaczcie, to jest też starość, taki z HM, ale czasami możecie takie coś jeszcze dorwać. No i sweterek, zobaczcie, łamie totalnie jakąś taką elegancję niby na dole. Mogłaby, wiecie, mogłaby to z powodzeniem być taka stylizacja jakaś na, wiecie, na, w gości, jak gdzieś idziecie, a ten sweter totalnie łamie. Łamie tą całą powagę sytuacji. Nie ukrywam, że te buty białe najbardziej mi się podobają do jeansów. I zaraz Wam to też pokażę. Zobaczcie, jak te białe wyglądają. Tak, i one są tak niby oldschoolowe, coś mi się tak w nich podoba. W ogóle podoba mi się to też, że są, mają jasną podeszwę, a nie ciemną. Że nie wyglądały, wiecie, jak takie kiedyś komunijne lakierki. Zobaczcie, teraz Wam pokażę kolejną stylówkę. Właśnie te białe buty z zwykłymi, klasycznymi jeansami. Też z HM-u i też z wyprzedaży teraz. Czekajcie. O! No moim zdaniem te buty, czekajcie, bo mam tu oczywiście nierówno zrobione, standardowo.
Te buty moim zdaniem białe. Nie wiem, mają tak jakiś fajny old school w sobie. I właśnie jeansy i koniec świata. Dobra, pokażę wam jeszcze sweterek. Sweterek do takich jeansów, kolejne wiecie, jeansy, czy czarne, czy beżowe, czy cygaretki. Do wszystkiego taki jeden element po prostu garderoby pasuje. I myślę, że właśnie fajne są też kruneki, czyli takie zwykłe bluzy, jak gdzieś znajdziecie, bez kaptura. I one też super potrafią złamać i zmienić każdą stylizację, nie? Ostatnia stylizacja to jest moja absolutnie ukochana spódnica, też z lumpeksu, powiem wam. Noszę ją, bo ją uwielbiam. Jest tak wygodna, jest trochę jak fartuch, trochę jak taka, wiecie, włoska mamma, taka właśnie w fartuchu, tak mi się kojarzy. I ten sweter możecie sobie albo zarzucić na siebie. Zobaczcie, ja mam tutaj taką bluzeczkę na sobie z Orsaya z zeszłego roku. Do tego dobrałam baleriny brązowe, chciałam powiedzieć, pomarańczowe baleriny, takie skórzane, też zamszowe. No kapitalne moim zdaniem. Teraz wam pokażę, jak wygląda ten sweterek zarzucony na taką zwykłą bluzeczkę. Zobaczcie, do takiej spódnicy. O. I tak wygląda to w swetrze. Ten swederek jest, nie wiem, ja go tak strasznie lubię, naprawdę, jak znajdziecie coś podobnego, albo jak macie takie swoje ulubione swetry, albo taki jeden ulubiony element garderoby, który zawsze robi wam wszystkie stylizacje i w którym dobrze się czujecie, to dajcie koniecznie znać, co to jest. Ten sweter, tak jak mówię, jest Vero Moda generalnie, to znaczy only, nie? Tak to coś wygląda. O, ale sweter jest petardunią! Naprawdę, i do wszystkiego pasuje i to mi się tak na maksa właśnie w nim podoba. Dobra, już nie będę go zakładać i nie będę świrować. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że te stylówy na cokolwiek się wam przydadzą. Ściskam i do następnego razu, pa! Jak znajdziecie taki sweter, ja mówię zupełnie poważnie, odezwijcie się do mnie w DM-ach, najlepiej na Instagramie albo w komentarzu, ponieważ ja naprawdę chciałabym jeszcze jeden taki sweter sobie kupić, a u nas była tylko jedna sztuka. Może gdzieś w lupie znajdziecie, naprawdę dajcie mi znać. Ja wiem, że to brzmi głupio, ale taka jestem ja, taki jest mój Instagram, taki jest mój YouTube, czyli swojsko, może średnio jakoś prestiżowo, ale po swojemu i po naszemu. Idę na obiad, bo mnie dzieci wołają. Przygotowaliście wszystko?